Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym vlogiem. Słuchajcie, mamy komputer, komputerowi nic się nie stało. Poczekajcie, ja Was podepnę tutaj pod Okej, okay, statyw. podpięłam Was pod statyw. Oglądam sobie właśnie vloga Natalii Beauty. Maluję się, piję kawę, pranie postawiłam. Mamy dzisiaj środę, godzina dokładnie 8:34. Na 9:30 muszę być w szkole, ponieważ jadę jako opiekun z dzieciakami, z zerówką i z przedszkolem do kina. Więc postanowiłam odpalić kamerę. Słuchajcie, wczoraj miałam coś dla Was nagrać, no ale niestety myśleliśmy, że się nam komputer zepsuł. Nie wiem w ogóle, jaka tutaj jakość jest. No niestety szaro, buro i ponuro jest, więc nie ma za rewelacyjnych kolorów. Ja nie wiem, czy jeszcze to słychać, natomiast jeszcze jestem lekko przeziębiona, smarkam, kicham. Strasznie mnie to irytuje, denerwuje, bo chyba nikt nie lubi być chory. No i postanowiłam odpalić kamerę i nagrać jakiegoś vloga, ponieważ chyba już 3 dni nic nie pojawiło się nowego na moim kanale. A przyznam Wam się szczerze, że jednak to troszeczkę tak, nie że uzależnia, ale jak przez dłuższą chwilę nic nie nagrywam, to jednak jest taka jakaś, nie wiem, pustka dziwna. Ogólnie bardzo lubię nagrywać, bardzo lubię Wam pieprzyć jakieś głupoty często do kamery, ale myślę, że takie vlogi właśnie takie luźne najczęściej są oglądane, zresztą widać to nawet po statystykach, więc ja dzisiaj nagrywamy vloga. Co się u mnie, słuchajcie, dzieje? Nic się u mnie nowego nie dzieje, oprócz tego, że non-stop jakieś niespodziewane wydatki typu zepsuty zasilacz, typu coś tam ubezpieczenie, typu trzeba coś wymienić, trzeba coś dokupić. No i wydatki są. Jak się już pierniczy, to się już pierniczy wszystko po całej bandzie, jak ja to mówię. Dlatego no bez szału, nie ma szału. W poniedziałek byłam, słuchajcie, na tych ciuchach za złotówkę. Pojechałam na godzinę 8:00, nie wiem, te dziewczyny, które są z Tarnowa, to taka mała informacja, bo nie wiem, czy wiecie, przepraszam, tam na Szkotnika, gdzie chodzę właśnie do tego lumpeksu za złotówkę, otwarte jest od tego miesiąca, od godziny 9:00, więc kupiłam sobie nowy kubek w Biedronce. Ja jestem ogólnie maniaczką kubków, mam chyba ich z 20, jak nie lepiej, ale i tak non stop cały czas gdzieś tam kupuję nowe, to takie starsze wywalam albo gdzieś dalej komuś oddaję. No, także wiecie, co chciałam wam, no, także na tym lumpeksie, słuchajcie, nic w sumie takiego fajnego nie kupiłam, bo powiem wam szczerze, że dupy nie urywało, natomiast bardzo fajne ciuszki dla Lenki kupiłam i w sumie kupiłam sobie nawet tą bluzkę teraz, którą mam tutaj na sobie, taka po domu, ona jest tak lekko asymetryczna i szału nie ma, a w sumie szłam też tak z myślą, żeby znaleźć, wiecie co, szukam takich włochatych dywaników po koło łóżka u góry tam właśnie, żeby było pod nogi, jak się wstaje, tak przyjemnie, i szukam też tutaj narzutki takiej futerkowej na ten mój fotel tu przy toaletce. Uszykuję się, kurczę, kilka zmian, bo bardzo bym chciała dokupić sobie taką szafkę, taką komodę z szufladami tutaj u mnie koło toaletki. W sumie planowałam wymienić toaletkę, ale myślę sobie, że może na razie jeszcze nie teraz, może jakoś w przyszłym roku, jak będzie, wiecie, więcej kasy, bo jednak takie widzi mi się to raczej nie. Raczej staramy się kupować coś, co naprawdę potrzeba, a takie widzi mi się, no to wiecie, widzi mi się, to ja sobie mogę, nie wiem, kebaba zjeść na widzimisię, to dużo taniej kosztuje. A zresztą, a moja toaletka nie wygląda źle, także mam ogromną nadzieję, że niedługo mi się uda kupić taką szafeczkę. Ja wiem, że są nowe, ja wiem, że w Ikei można kupić takie szafki, ale najzwyczajniej w świecie mi jest szkoda tyle wydać na taką szafkę, z tego względu, że wiem, że dużo innych szafek mogłabym śmiało kupić, po prostu używanych, też w niedzielę. U nas, nie wiem jak tam u Was, ale u nas przynajmniej w niedzielę są takie giełdy, takie rzeczy używane, sprzedawane, nowości, starocie, i tam będę chciała właśnie sobie jechać w niedzielę, żeby kupić sobie. Nie wiem, jaki dzisiaj makijaż zrobię, ale najprawdopodobniej będzie to taki bardzo delikatny, praktycznie make-up, no make-up, bo za bardzo mi się też nie chce. W załamanie nałożyłam bronzer, rozświetlacz nałożę sobie troszeczkę na powieki, więc jak możecie zobaczyć, bardzo uniwersalny makijaż, ja troszeczkę błysku sobie dodam i po prostu myślę, że będzie ok. A kurde, ale mi ciało. Pranie nastawiłam sobie.
Aha, i nie wiem, czy Wam mówiłam a propos tego spotkania w grudniu, które chciałam zorganizować. Mam już datę. Będzie to 29. Tak, 29 grudnia to jest bodajże środa, o ile się nie mylę. Także sięgnę sobie tylko po rozświetlacz jeszcze. No, także myślę, że to będzie 29 grudnia, jest to środa. Mam nadzieję, że komuś się uda pojawić i tak dalej. Bo bardzo chciałabym po prostu się z wami spotkać. No i w sumie to nic takiego u mnie się nowego nie dzieje, słuchajcie. Zresztą dużo czasu nie minęło, no nie popadajmy w paranoję. Moja ulubiona maskara do rzęs z Rimmer Extra Super Lash. Nie, jak, piszcie, jak tam wasze zdrowie, czy jesteście zdrowe, czy też chorujecie tak jak ja, bo po prostu nie chce mi to przejść. Już myślałam, że mi przeszło. Katar już praktycznie zszedł. A tu się okazuje, wczoraj, przedwczoraj w sumie zaczęłam znowu tak smarkać. Tak kichać w ogóle, że po prostu nic się nie chce. Dobra, kochane, rozłączę się na chwilę z wami, później wam pokażę moją stylówkę, bo ubiorę się, wymaluję się na spokojnie, dopiję kawę, obejrzę resztę tego vloga i będę później się do was odzywać. No i co, i do usłyszenia za chwilę. Dobra, ja uciekam do szkoły. Jak możecie zobaczyć, jestem typowo tak, no, bardzo jesiennie ubrana. Nie wiem, kurde, jak tutaj to światło będzie widać. Założyłam sobie ten mój golfik z zeszłego sezonu, ten taki rudobrązowy. Bardzo go lubię. Golfik tutaj pod szyję. Na to dorzuciłam sobie tą moją starą jeszcze ramoneskę, żeby założyć sobie to futerko. Bo słuchajcie, jednak ta kurteczka, którą dostałam od mojej Wicki, no niestety jest na mnie za duża i powędrowała po prostu dalej. Oddałam ją mojej koleżance, więc no szkoda, a jednak w tamtej kurteczce troszeczkę źle się czułam, bo była za duża, ale nie martw się, kochana, powędrowała dalej, jest w dobrych rękach. Więc na to zarzuciłam sobie jeszcze te moje futerko. Tutaj na dole są getry i te moje workery. Słuchajcie, ja kocham te buty. Tu wam je pokażę. Świetne są. Widać troszeczkę grube skarpety od spodu, ale myślę, że to nawet taki ma urok, bo dużo dziewczyn tak chodzi. Mi się osobiście ten efekt podoba. Tylko tą skarpetę muszę sobie troszkę bardziej schować, bo jednak za bardzo wystaje. Więc dobra. A kochani, a całość prezentuje się tak. Tak możecie zobaczyć. Makijaż bardzo delikatny. Postawiłam dzisiaj na fiolet. Mam nałożoną tą matową pomadkę marki Han. Matte Intense chyba w numerku 402 i konturówką z Golden Rose obrysowałam sobie usta, no i tak to wygląda. A na paznokciach mam lakierek marki Vipera chyba. Już wam pokażę. Bo tak jak wam mówiłam, niestety nie nakładam już. Gdzie ten lakier? Nie nakładam już hybryd, słuchajcie. Nad czym ubolewam? O, tu jest. Tak, marki Vipera, już wam pokazuję. Jest to Vipera Gel Shine and Hold Effect. Taki lakierek właśnie i on naprawdę bardzo fajny efekt daje na paznokciach. Więc dobra, uciekam, bo ciepło, a muszę lecieć. Biorę sobie portfel do torebki, do ręki, żeby. Oho, pralka, pralka. Pierze się, szalone. Dobra, uciekam, kochani, do kina, jedziemy, odezwę się do was później. Pa, pa. W ogóle to nie wiem, czy ja wam mówiłam, na jaki film jadę do tego kina. Słuchajcie, jest to bajka Barbie i Gwiezdna Przygoda. Coś, co moja Lenka lubi i fajnie, bo cieszę się, że jednak z tą szkołą wychodzą troszeczkę więcej do kina. Teraz szykuje się bardzo fajna akcja typu Mikołaj w Wieliczce i myślę, że większość rodziców się zgodzi, więc fajnie, fajnie. Coś innego niż tak zwykle, wiecie, przyjdzie ktoś przebrany za Mikołaja i rozda prezenty. Także widzę, że pogoda nam się dzisiaj troszeczkę poprawiła, bo coś przez chmury przebija się słońce. Strasznie tutaj trzęsie, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A korzystając z okazji, jeszcze coś postanowiłam do was poopowiadać. Także pogoda dzisiaj jest, no, nawet spoko. Co prawda nie ma takiego zimna, ale ja musiałam się troszeczkę cieplej ubrać z racji tego właśnie, że no, jestem jeszcze lekko przeziębiona. No i dalej mam te getry, słuchajcie, te getry z włókna bambusowego. O, bocian, kuwa, co to jest? Czapla. Czekajcie. O, poleciał.
poleciał. No nie zauważyliście. No ale okej. Te getry właśnie z włókna bambusowego, no po prostu są genialne, słuchajcie. Cieplusieńkie i powiem wam szczerze, że kupiłam jeden rozmiar taki dosyć duży i mojemu mężowi do pracy pod takie spodnie właśnie robocze, bo on wstaje bardzo wcześnie, w zasadzie w nocy, no i często gęsto jest już naprawdę bardzo zimno, więc takie getry mu kupiłam, coś na zasadzie kalesony, wiecie, ale jest bardzo cieplutkie, więc fajnie. Także dobra, uciekam, bo już jestem, zbliżam się do drogi takiej głównej, więc pasuje rozłączyć się, wyłączyć kamerę, pokażę wam jeszcze tutaj liście, zobaczcie jak pięknie jest. No jest po prostu super, złoto, pięknie, tak mogłaby wyglądać jesień, słuchajcie, cały czas, niekoniecznie, aha, w ogóle jeszcze muszę jechać zatankować auto, ale to już chyba później, bo teraz już chyba, no raczej się nie wyrobię, także dobra, możecie zobaczyć, zobaczcie jak pięknie, złoto, tak może być sucha polska jesień, słoneczna, mi się podoba, także do usłyszenia, a ja jadę w tamtym kierunku. Co wy tu robicie? Co wy tu robicie, Tina? Joko. I tak ładnie słoneczko świeci. A ja właśnie wyszłam pranie, wiesz, a słuchajcie, mam tutaj trochę prania do powieszenia i póki ładna pogoda jest właśnie, to chciałam sobie to powiesić na polu w słoneczku, więc dobra, wywieszę to pranie i zaraz się do was odezwę. Popatrzcie, jak moje dwa pieski się zakumplowały razem. Wszędzie razem, nie. Latają, bawią się razem, śpią razem. Jokuś, Jackuś. O, takie kochane jesteście, o rany. Takie czułości. To jeszcze jest ta krótka. Dziekun? Dziekun, co to? Kochane jesteście, kochane! A tam Tina. Pikuś, co ty wcinasz? Pikuś, co ty wcinasz? Piko? Jestem po obiadku, zjadłam przed chwileczką carbonarę. Wczoraj kupiłam sobie gazetę Twój Styl, ona jest z listopada 2016. Kupiłam ją ze względu na kalendarzyk, bo w tej gazetce był taki mały kalendarzyk, bardziej taki kieszonkowy. Do torebki, on nie jest duży, ale mam już kilka takich ważniejszych zapisków na przyszły rok, więc chciałam sobie po prostu z mojego starego kalendarza przerzucić troszeczkę tutaj do tego mniejszego i tu będzie taki podręczny właśnie kalendarz do torebki, gdzie będę zapisywać sobie adresy, numery telefonów, właśnie adresy moich widzek i moich internetowych koleżanek, które non stop mi gdzieś giną te adresy, albo ja po prostu gubię, no normalka. Także tu sobie powpisuję i teraz siadłam sobie jeszcze chwilę, bo jeszcze za 20 minut w sumie Lenka kończy już szkołę, więc zaraz będę po nią jechać, a to jest 5 minut drogi, więc kończę sobie czytać właśnie artykuł Anita Włodarczyk, właśnie, fajny wywiad, fajnie się tą gazetę czyta. No a dodatkowo oczywiście w tej gazecie, jest 10500 reklam, bo jakżeby inaczej, ale ja lubię takie gazety oglądać, więc dobra, poczytam sobie jeszcze chwileczkę i zaraz będę jechała po Lenkę do szkoły. No już nagrywa się.
Cześć kochani, kończymy vloga. Przyszłam dzisiaj tu teraz, przyszłam do Was z Lenką. Mamy godzinę 17. Ja dzisiaj już zakończę tego vloga. Przepraszam Was, ale dalej kaszlę. Kończymy dzisiaj vloga. Lenka dzisiaj była w kinie, tak? Na Barbie Piękna Przygoda. Jak Ci się podobał bajk? Fajnie. A o czym to było w ogóle? O Barbie, o takich ludkach. No, ale co ta Barbie miała zrobić? Uratować gwiazdy. Tak, gwiazdy miała uratować, bo gwiazdy co robiły? Nie. Znikały, nie? I mieli uratować gwiazdy, tak? Galaktykę, tak? Tak. Fajna bajka. Troszkę pod koniec już nie mogłaś usiedzieć z koleżanką, nie? No nie? Tak. No, a powiedz, a jutro co w szkole macie? Teatrzyk. Jaki? Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Tak. A w weekend co będziesz robić? Jadę do cioci Agi. Nie rób tak ustami. Jadę do cioci Agi na noc. Tak, na noc. A mama z tatą mają wychodne i my musimy sobie coś zaplanować. Do dziewczyn jadę. Do dziewczynek jedziesz, nie? I będziesz się z nimi bawić, tak? Tak. No to super. No, także w weekend zobaczymy, co się będzie działo. My chcemy coś zorganizować, gdzieś się wybrać z mężem, ale to zobaczymy jeszcze w trakcie. Na razie takich jakichś konkretnych planów nie mamy. Lenka, tak jak mówiła, jedzie do cioci Agi, a w niedzielę do babci Eli rano ciocia cię zawiezie, tak? Mhm. No. Także kochani, kończę już dzisiaj tego vloga, nic się takiego za specjalnego nie działo. Teraz wrzucę powoli sobie to wszystko na... Lencia, uderzyłaś mnie. Dobrze, wrzucę sobie na kompa, zrobimy sobie może jakąś herbatkę czy coś i będziemy już, także kończymy już dzisiaj tego vloga. No i tyle, nic się takiego za specjalnego nie działo, taki bardzo domowy vlog. Trzeba zrobić zaraz jeszcze inhalację, tak? Zadanie. O, zadanie, o właśnie, musimy się dać przynieść tą teczkę, właśnie. Ale poszkadzać jest. No. Bo wiecie co, bo mamy Lenka w szkole, teraz pani postanowiła dawać dzieciakom na cały tydzień, w czwartek dostają, na czwartek mają przynieść odrobione właśnie prace domowe. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób, bo to są takie, wiecie, trochę z działu języka polskiego, troszeczkę z matematyki, czyli jakieś liczenia, takie wiecie, zbiory, czekaj. No, takie właśnie karty pracy, kserówki musimy właśnie dokończyć, bo jutro, na jutro to musi być przeniesione, tak? Ostatnio jeszcze musimy. No, jeszcze dwie chyba masz do zrobienia, nie? Bo to już, to zobaczę sobie. No, ale delikatnie to jest praca domowa. Tak, to jeszcze chyba. No, trzeba to zrobić, tak. Na tej stronie zrobiłam. Tutaj zrobiłam. Tutaj zrobiłam. No pięknie. Jeszcze tutaj. No. I tutaj. Dobra. Okej, kochani. Dobra, kochani, także my się z Wami żegnamy. Siadam z Lenką zrobić tą pracę domową, żeby na jutro wszystko ładnie poszło do teczki, do Pani do sprawdzenia, tak? Tak. I jak będzie dobrze wszystko zrobione, to tam dostają chyba jakieś plusy, czy serduszka, no nie wiem, jakieś tam... Czy oceny, tak. Oj, zoomuje się, dobra. Także dobra, kochane. A ja chyba jeszcze dzisiaj pomyślałam, że chyba nagram sobie wieczorem jakiś tutorial makijażowy, taki bardziej niegadany już, tylko sam taki tutorial, ale to zobaczę, jak mi się będzie chciało, bo jednak ten nos mam dalej zawalony, oczy mi tak łzawią przez ten katar, że naprawdę... Ino bym tylko smarkała i kichała, także no niestety taka pora roku. Także dobra, kochane, żegnamy się z Wami, tak? Idziemy robić zadanie domowe, żeby zdążyć przed pierwszą miłością, nie? Dobra, także trzymajcie się, pa! Ale Ty piękna jesteś, nie? Ja wczoraj mam ładną fryzurę. Kocham cię, pa. Pa. Pa.